Dzień dobry. Spotykamy się ponownie z panem Dariuszem Stępniem, naszym lokalnym podróżnikiem. Znajdujemy się dziś w Bibliotece Miejskiej, gdzie odbywa się wystawa zdjęć z podróży do Jerozolimy pana autorstwa. Kiedy wybrał się pan w tak daleką podróż? W tak daleką podróż wybrałem się w listopadzie 2013 roku, czyli to już jest taka nasza zaawansowana jesień. Natomiast w samym Izraelu, gdzie znajduje się Jerozolima, to temperatury były takie troszeczkę bardziej przyjaźniejsze, aczkolwiek wieczorami bywało już też zimno. Pojechał pan tam pomimo napiętej sytuacji politycznej w tej części świata. Nie bał się pan tej podróży? Bałem się, ale troszeczkę nakręcili mnie znajomi, jak się dowiedzieli, że lecę sobie do Izraela. To mówili, tam cały czas coś się dzieje, cały czas jakieś zamachy, właśnie napięta sytuacja polityczna i co ja na to. A ja na to, że po prostu trzeba ten bardzo, bardzo specyficzny region świata zobaczyć. I tam rzeczywiście ta sytuacja polityczna jest ciągle napięta, ale ja miałem takie szczęście, że kiedy przebywałem na terenie Izraela i na terenie autonomii palestyńskiej, to było bardzo, bardzo spokojnie. Nie było tam żadnych incydentów nawet, jakichś przykrych incydentów. Nikt nikomu nie podłożył żadnego ładunku wybuchowego. Wszystko odbywało się bezpiecznie. I mogę tylko tyle powiedzieć, że już tam będąc na miejscu nie odczuwałem żadnego strachu. Oczywiście są żołnierze, widać tych żołnierzy, są uzbrojeni, są to bardzo młodzi ludzie. Wśród tych żołnierzy nie brakuje bardzo młodych dziewczyn, które też służą w wojsku. W ogóle w Izraelu służba wojskowa jest obowiązkowa. Mężczyźni służą obowiązkowo. I kobiety też. Kobiety służą obowiązkowo ponad 20 miesięcy. Także to jest rzeczywiście taki ewenement, jeżeli chodzi o Izrael. No ale ich wojsko to jest oczywiście, można powiedzieć, jak już mówimy o tym bezpieczeństwie, to rzeczywiście jest najbardziej wyszkolone wojsko na świecie. A więc oni rzeczywiście o bezpieczeństwo w dużych miastach, szczególnie właśnie w tej Jerozolimie, dbają. Na lotnisku też są kontrole. Także w czasie, kiedy ja byłem, było bardzo bezpiecznie. Wiem, że później ta sytuacja się troszeczkę zmieniała. Teraz, czy warto jechać? Warto, bo z tego, co wiem, to nie ma tam żadnej, aktualnie nie jest napięta sytuacja w samej Ziemi Świętej, tak zwanej, w samym Izraelu. Co zachwyciło pana w Jerozolimie? A Jerozolima to takie bardzo piękne miasto. Tak tłumacząc na język polski, Jerozolima to miasto pokoju. To jest miasto trzech wielkich religii monoteistycznych świata, czyli chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. To jest miasto przepięknych zabytków, z zachowanym starym miastem, podzielonym na dzielnice. Jest dzielnica żydowska, jest dzielnica ormiańska, dzielnica muzułmańska. Na tym starym mieście mnóstwo wąskich uliczek. Oczywiście nie brakuje tam różnego rodzaju sklepów z pamiątkami. Nie brakuje w dzielnicy muzułmańskiej tego charakterystycznego suku, czyli ich takiego targowiska. No i oczywiście klimatu dla chrześcijan dodają miejsca związane z ostatnimi etapami życia Pana Jezusa. Rzeczywiście, jak ktoś jedzie tam na wycieczkę z takim elementem troszeczkę pielgrzymkowym i ma czas na to, żeby się zatrzymać w tych miejscach i nie tylko słuchać przewodników. Tam jest tak, że na przykład w Bazylice Grobu Świętego to słychać głosy, języki całego świata. Tam ci przewodnicy opowiadają. Tam nie ma takiej atmosfery, gdzie można się skupić na jakiejś modlitwie, rozważania. Bo się stoi w dużej kolejce, na przykład do samego grobu Pana Jezusa, czasami jest tak, że się stoi po 2-3 godziny. Ale jak ktoś znajdzie sobie takie miejsce i umie się w tym zgiełku wyciszyć i tak sobie pomyśli, w jakim miejscu jest, a tu Golgota, a tutaj grób Pana Jezusa, a tutaj Via Dolorosa, czyli Droga Krzyżowa, a tutaj jakieś jeszcze inne miejsca związane z życiem Pana Jezusa, to rzeczywiście to można się troszeczkę tak uduchowić, tak można powiedzieć. Można tak jakoś to na swój sposób przeżywać, że jestem w miejscu, gdzie był Pan Jezus, prawda? To też dodaje to takiego klimatu,
troszeczkę innego niż w innych rejonach kuli ziemskiej, gdy się jedzie powiedzmy na typową wyprawę, na typową wycieczkę. Tutaj jeszcze dochodzi ten taki element wiary, nie? No oczywiście o ile ktoś jest wierzący, prawda? Przejdźmy do zdjęć. Co przedstawiają te fotografie? To są fotografie, które pokazują różne ujęcia Jerozolimy. Zarówno zabytków, jak i takiego życia codziennego. Bo mamy na przykład takie zdjęcie, gdzie pan niesie sobie bułeczki, prawda? Mamy też takie zdjęcie, gdzie w dzielnicy muzułmańskiej, gdzie dziewczyny wracają sobie ze szkoły i gdzieś tam sobie idą do domu w charakterystycznych hijabach, czyli w tych takich chustach na głowie. No i oczywiście mamy zdjęcia nawiązujące do Ewangelii, czyli to są te miejsca, gdzie przebywał Pan Jezus, bo jest też zdjęcie z Ogrodu Oliwnego. Ten Ogród Oliwny oczywiście to nie wygląda tak, jak w czasach Pana Jezusa. W czasach Pana Jezusa no, najprawdopodobniej była to rzeczywiście góra pokryta drzewami oliwnymi, gęsty taki las oliwny. Natomiast teraz tam po tym ogrodzie niewiele zostało, jest kilka drzew. Przewodnicy mówią, że niektóre drzewa mogą pamiętać czasy Pana Jezusa. I tutaj mamy takie zdjęcie właśnie na tej wystawie tutaj w bibliotece. Sfotografowałem takie dwa drzewa bardzo stare, które być może pamiętają czasy, kiedy w tym ogrodzie oliwnym przebywał Pan Jezus. Jest tych zdjęć trochę. No starałem się, znaczy wystawa dotyczy tylko Jerozolimy, nie dotyczy całego Izraela, tylko właśnie pokazuje zdjęcia z tego przepięknego, tak jak już powiedziałem, miasta trzech wielkich religii monoteistycznych tego świata. Które z tych zdjęć stanowi dla Pana największą wartość? Powiem tak, no, z każdym zdjęciem związane są jakieś wspomnienia, a jak są wspomnienia, no to są jakieś wartości. Natomiast jest jedno takie ciekawe zdjęcie z Bazyliki Grobu Świętego. To jest zdjęcie pokazujące kamień namaszczenia. Według tradycji jest to kamień, na którym położono ciało Pana Jezusa po zdjęciu z krzyża. I ludzie z całego świata oczywiście modlą się przy tym kamieniu, klękają, kładą tam różnego rodzaju przedmioty religijne, jakieś krzyżyki, medaliki. A nawet zauważyłem taki zwyczaj, to kobiety z najprawdopodobniej Rosji przyjechały na pielgrzymkę i pocierały kamień namaszczenia chusteczkami. Mówiąc, że nie każdy może przyjechać do Ziemi Świętej, a więc one poprzez to pocieranie tą chusteczką tego kamienia namaszczenia zabierają tą cząstkę tej Ziemi Świętej do tych, którzy nie mogli przyjechać, prawda? No to też taki piękny zwyczaj, który tam właśnie zaobserwowałem. Z jakim światem zetknął się Pan w Jerozolimie? Z jakim światem? Barwnym światem po pierwsze, bo rzeczywiście Jerozolima to takie bardzo, bardzo klimatyczne, duże miasto. Miasto przyjaznych ludzi. Ja mogę powiedzieć tak, że ja będąc w różnych dzielnicach, zarówno w dzielnicy żydowskiej, jak i muzułmańskiej, nie spotkałem się z żadnymi przykrymi sytuacjami. Zarówno Żydzi, jak i wyznawcy religii muzułmańskiej, jak i oczywiście chrześcijanie, którzy tam mieszkają, są bardzo mili, sympatyczni, oczywiście służą pomocą, bo tak mówię, w mieście bardzo łatwo się zagubić, szczególnie w tej dzielnicy muzułmańskiej, gdzie jest to arabskie targowisko. O, to jest też taka ciekawostka, na tym arabskim targowisku w Jerozolimie nie ma nachalności. To nie jest tak jak w Egipcie, tylko po prostu, jeżeli ktoś chce coś sobie zobaczyć, to może sobie pamiątkę zobaczyć, może ją dotknąć, pooglądać i niekoniecznie musi kupić. Nikt nikogo tam za rękę nie łapie, nie sadza na krześle i nie nakazuje oglądać przez godzinę wszystkiego, co tam ma i jeszcze połowę trzeba z tego kupić, bo jak nie, to się sprzedawca obrazi. Nie ma czegoś takiego tam w Jerozolimie. No i tak jak no, można śmiało też powiedzieć, że jest to takie miasto, gdzie można złapać tę duchowość taką. Jeżeli ktoś oczywiście umie się skupiać w takich warunkach zgiełku. No i oczywiście to, co jest też takie ciekawe, tam można spotkać ludzi różnych narodowości, pielgrzymów. Pielgrzymów i to zarówno chrześcijan, no bo oczywiście dla każdego chrześcijanina Jerozolima będzie tym takim najważniejszym miastem pielgrzymkowym z tego względu, że tam mieliśmy do czynienia z wydarzeniami dotyczącymi ostatnich etapów życia Pana Jezusa, prawda?
Czyli tam mamy do czynienia z pojmaniem Pana Jezusa, z ukrzyżowaniem, ze śmiercią, no i później ze zmartwychwstaniem, prawda? Czyli chrześcijanie pielgrzymują do Jerozolimy, Żydzi jak najbardziej, z tego względu, że mamy w Jerozolimie to wzgórze Moria, czyli to wzgórze świątynne, gdzie kiedyś była świątynia, wielka świątynia jerozolimska, którą wybudował król Salomon. Później ją przebudowano. Później oczywiście też Herod Wielki zadbał o to, żeby ta świątynia nabrała blasku. No a w 70 roku naszej ery już cesarz Tytus zniszczył tę świątynię i pozostał po niej tylko mur zachodni, czyli tak zwana ściana płaczu. I do tej ściany płaczu też pielgrzymują Żydzi. I to jest dla nich rzeczywiście bardzo święte miejsce. No a samo wzgórze Moria, no oni mówią tak, że na tym wzgórzu Bóg stworzył pierwszego człowieka, czyli Adama, i na tym wzgórzu Abraham miał złożyć w ofierze swojego jedynego syna Izaaka. Czyli dla nich to jest też wzgórze święte. No i trzecia religia, islam, dla nich wzgórze Moria też jest święte. No dzisiaj na wzgórzu Moria nie ma wielkiej świątyni jerozolimskiej, tylko jest meczet. Meczet ze słynną złotą kopułą, która rzeczywiście jest widoczna z wielu punktów widokowych w Jerozolimie. Czy jest złota? Jest złota. Kosztowała $1 000 000 w 1965 roku. Wyznawcy islamu z Arabii Saudyjskiej zafundowali temu meczetowi złotą kopułę. I to jest rzeczywiście czyste złoto. A dlaczego dla wyznawców islamu wzgórze Moria jest święte? Oni mówią tak, że to jest wzgórze, gdzie swoją cudowną podróż, nocną cudowną podróż zakończył ich prorok Mahomet. I z tego miejsca, ze wzgórza Moria, według wierzeń islamskich wstąpił do nieba. Czyli trzy wielkie religie i to miasto, tak jak mówiłem wcześniej, dla tych wielkich religii monoteistycznych jest święte. Dla wyznawców islamu Jerozolima jest trzecim miastem, jeżeli chodzi o świętość, oczywiście po Mekce i po Medynie. Także takie klimaty religijne z Jerozolimą muszą iść w parze, bo to rzeczywiście jest, można powiedzieć, święte miasto dla tych religii. Jakich wskazówek udzieliłby Pan turystom pielgrzymującym do Jerozolimy? Po pierwsze się nie bać. Po pierwsze trzeba wsiąść do samolotu, zapomnieć o tej jakiejś tam nieciekawej sytuacji politycznej, bo to czasami straszą. Po prostu, wiadomo, no, trzeba sprawdzić sytuację polityczną, jak się gdziekolwiek wyjeżdża. Ale jeżeli nic się nie dzieje od jakiegoś czasu, to po prostu wsiadać w samolot i lecieć. Rzeczywiście to jest piękne miejsce. No a na miejscu, no po prostu kupić sobie dobrą mapę, jeżeli ktoś jedzie sam. A jeżeli ktoś jedzie z grupą, to się pilnować grupy, bo tam rzeczywiście jest bardzo dużo ludzi, łatwo się zgubić. A jak się ktoś zgubi, to nie wpadać w panikę, zatrzymać się w tym miejscu, gdzie się ktoś zgubił, i czekać, aż przewodnik wróci, bo jest taka stara zasada. No co jeszcze? No dobry aparat trzeba wziąć ze sobą. Można zrobić też bardzo dużo fajnych zdjęć. No i tyle. I jechać. Po prostu jechać. Jakie jest Pana najpiękniejsze wspomnienie z Jerozolimy? Samej Jerozolimy? Ja powiem tak. Ja byłem generalnie zachwycony miastem. Od momentu, kiedy wjechałem do Jerozolimy, a wjeżdżałem z Betlejem. Taka ciekawostka. Betlejem to praktycznie miasto, które jest położone tuż obok Jerozolimy, tylko jak jesteśmy w Betlejem, to jesteśmy na terytorium autonomii palestyńskiej. Przejeżdżamy do Jerozolimy, jesteśmy w Izraelu, czyli jesteśmy w dwóch różnych państwach. Jakie wrażenie? Ludzie, to takie te spotkania z ludźmi, no i oczywiście duże wrażenie zrobiła na mnie bazylika Grobu Świętego. Tak. Ja sobie to inaczej troszeczkę wyobrażałem, bo dla niektórych to może być takie dziwne miejsce. To jest bazylika bardzo duża i na przykład w tej bazylice mamy Golgotę, tylko to już nie jest takie wzgórze, jak się czyta w Ewangelii, tylko po prostu to jest obudowane, to jest potężny kościół. I obok, oczywiście wchodzimy po schodkach, mamy Golgotę, mamy ten fragment skały, mamy to miejsce, zresztą tu też jest na zdjęciu, gdzie najprawdopodobniej był wbity krzyż, na którym umarł Pan Jezus. No i później sobie schodzimy w dół i jesteśmy przy tym kamieniu namaszczenia i później idziemy, stoimy w kolejce, jesteśmy w kaplicy grobu Pańskiego. No i mamy ten kamień, gdzie złożono ciało Pana Jezusa już do grobu. To też mamy tutaj takie zdjęcie. No to też robi takie niesamowite, duże wrażenie. Tak? Jakie pamiątki przywiózł Pan z tej podróży?
A dużo przywiozłem pamiątek. Niektóre tutaj mam ze sobą. Może tak zacznę od takiej pamiąteczki, która nie jest związana co prawda z Jerozolimą, ale związana jest z Betlejem. Betlejem to oczywiście miejsce narodzenia Pana Jezusa i w Betlejem znajduje się przepiękna Bazylika Narodzenia Pańskiego. I oczywiście znajduje się Grota Narodzenia Pańskiego. Musimy zejść w dół do groty, no i tradycja mówi, że w tej grocie przyszedł na świat Pan Jezus. To jest takie niewielkie miejsce, bardzo niskie. No i oczywiście jest taka charakterystyczna gwiazda. No i tradycja mówi, że tu, gdzie ta gwiazda, to w tym miejscu przyszedł na świat Pan Jezus. No jest taka tradycja. W Betlejem można kupić takie żłóbki z Panem Jezuskiem i pielgrzymi, turyści z całego świata to kupują. To niewiele kosztuje. I idą sobie z tym żłóbeczkiem właśnie do groty Narodzenia Pańskiego i tam na chwilę, na kilka sekund na tej gwieździe, gdzie się narodził Pan Jezus, ten żłóbek sobie stawiają, no i później zabierają i no i zawożą do kraju, z którego przybyli. Widziałem takich ludzi, którzy mieli po kilka takich żółbków, to chyba też na pamiątkę tam dla kogoś. No i oczywiście będąc w Izraelu, no nie sposób nie przywieźć pamiątek związanych z judaizmem. I mam tu taki szal modlitewny, to się nazywa tałes. To jest oryginalny tałes żydowski. Tałes służy do modlitwy. Oczywiście służy do modlitwy tylko i wyłącznie mężczyznom. Oni modląc się nakładają sobie ten szal modlitewny, najczęściej zarzucając sobie na ramiona, a czasami też zarzucając sobie na głowę. I taki tałes będzie towarzyszył Żydowi no, praktycznie od tak zwanego święta Bar Mitzwy. To jest taka, jak można powiedzieć, takie święto, no to kiedy chłopiec ma 13 lat, to takie święto obchodzi. To jest takie święto dojrzałości religijnej, tak można w cudzysłowie w skrócie powiedzieć. Od tego czasu no, będzie ten młody człowiek musiał już przestrzegać prawa żydowskiego. No i wtedy, no i praktycznie ten tałes będzie mu towarzyszył do śmierci. A kiedy umrze, to w ten tałes jego najbliżsi też go zawiną. Także tak to wygląda, taki szal modlitewny. No i oczywiście to jest taka pamiątka, to jest charakterystyczna czapeczka, czyli tak zwana jarmułka, albo inaczej kipa. Tę czapeczkę nakładają też mężczyźni w trakcie modlitwy. No i oczywiście pismo hebrajskie, bardzo, bardzo oryginalne. No i to jest taka ciekawostka, to jest taki wskaźnik, on się nazywa Yad. Otóż Żydzi otaczają wielkim szacunkiem swoją świętą księgę, czyli tak zwaną Torę. Nie ma możliwości podczas czytania tekstu wodzenia palcem bezpośrednio po tekście. Do tego służy właśnie ten wskaźnik. To jest taka wersja mini tego wskaźnika, bo tak naprawdę w synagogach są takie bardzo, bardzo duże te wskaźniki, ten tak zwany jad. No i tu jest właśnie taka dłoń z palcem i można sobie tutaj swobodnie wtedy, żeby nie zgubić się w tekście, można sobie wodzić po tekście właśnie tym wskaźnikiem. No to takie pamiątki właśnie z Ziemi Świętej przywiozłem. Można przywieźć więcej, ale to się czasami nie mieści już w bagażu, więc tyle. Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia wkrótce. Dziękuję pięknie i życzę, żeby kiedyś też można było wybrać do Ziemi Świętej przynajmniej na 10 dni. Tak.